siema serdecznie widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać to oto miejsce. To jest prawdopodobnie jakieś opuszczone magazyny, jeśli się nie mylimy, ale nie wiemy do końca, więc pójdziemy to właśnie sprawdzić, może się przewiązujemy po tym, co się znajduje w środku, co to może być. No i co? Zobaczycie na materiale, co tam się działo, jak to tam wyglądało, więc oglądajcie. Ciekawe, że tylko jedno wejście jest otwarte. No. Zanegowane, ale tam jest. Tylko uważaj, nie? No, trzeba. Może idziemy najpierw tu, co? No. Jest to wku. Weź nowe. Właśnie czego? Dobra. Ja pierdolę. Jak się rozglądamy, to stać w miejscu, nie? Bo no. Ciężko patrzeć pod nogi i widać, że tu są zarów chęchowów, co niektórzy. Tam są te szyby, no. Widzisz, popękane. Potem bez co odpali? Co? Kostki babi odpali. Ty no. To będzie trzeba pod koniec odpalić. To chyba jest fotel samochodowy, czy co to jest? Nie wiem, czy samochodowy, ale na pewno fotel. No na pewno fotel. Trzy części z niego są. Tu? Tu? Tam jest kubę na śmieci. Ale patrz, bo widać, że to jest bez okna. No, te okna zamurowane, nie? To jest takie świeże. To są płyty po prostu chyba gipsowe. Czekaj, zobaczę. Chwila. Trzeba się szkło odsunąć. Powiem tak, to jest, nie wiem jak to wygląda, nie wiem jakby to ująć w słowach, ale to jest taki jakby blat. Mi się wydaje, że to będą płyty. No ale to... No to będą płyty chyba. No to jest jakby taki, chuj wie co to jest. Dobra. Ognisko było robione. Było robione ognisko, dokładnie. Tu jeszcze te okna się zachowały. Tu też. Ale mega stare. No. Ty. Ale te łańcuchy z Wisły. Nie wiem, co to na te łańcuchy zwisające. Może to faktycznie był jakiś magazyn. No. Idziemy dalej. Ja mam powiedzieć, że najpierw tam pójdziemy, ale patrz ile tam jest szkła. Tam. Co, że tam najpierw iść? No, tam. No. Patrz ile tam jest najebane. No właśnie. Nie, tu to fajnie wygląda ta hala nawet. Patrz, grill tu był robiony. No, ale już rozwalone nieźle. Tak, to się chyba drzwi wygląda. Tutaj widzowie widzicie, mamy takie coś fajne. Do końca sami nie wiemy co, ale jest to wyłożone kafelkami. Nie wiadomo co to mogło być. To liść nie mogę być. No wiem, dlatego nie idę po tych liściach. To mogę być. Ale to w tym przypadku jest zrobione, patrz. No. To jest taki... Ten. Dobra, to idziemy tam. Czekaj, patrz tu. Czekaj. Kiedy to było? 2022 rok. A kiedy dokładnie? Czekaj. Tam widzowie... 20 maj 2022. Aha.
Tam widzowie, to co kolega ogląda, to jest jakiś plakat dotyczący meczu. Ruchowów. Ty, ale tam, jakbyś spojrzał tam za tobą, tam też jest ten plakat. Tego, tego więcej jest. Może ogólnie ci. To z racji tego, że tutaj widzowie mamy tyle szkła, to będziemy sobie wchodzić tymi po prostu wejściami. Te co też są tam i będziemy po prostu tak zaglądać przez te wejścia. Ale patrz, tam też są tam. No. No to tam najwyżej się wyjdzie tym ostatnim, no. I się przejdzie tam po prostu, nie? No. Dobra, teraz wchodzimy tutaj. No, rynna jeszcze. Widzę, jaką kanapę elegancką mamy. Proszę bardzo. Widać, że tu dach przecieka, bo tutaj widać, że mokre jest. Ej. Aha. No to tu możesz poświecić ty. To tutaj widzicie, nie przejdziemy, więc ale... trochę lipa. Albo nie, a tu są jeszcze korytarze. To tu może. Da się tam przejść? No, idzie to do końca. No to elegancko. To chyba były pociągnięte kable. Ty, ale to wygląda, nie? No. To poczekaj. Najpierw sobie zobaczymy tam w ogóle, co no, jest. No, najpierw ten budynek. Co to kurwa jest? Ja myślałem, że to kurwa. Kurwa. To nie do papier. Świeć tak miał nam pod nogi, bo tu wiesz, ciemno jednak. No wiem. Ale tu mokro. No, mówię, tu zawsze przecieka. Robi wilgoć. Typu jaka fajna kanapa. No mówię właśnie. Ty to chyba odpadł. Ej, pamiętasz to? Ja myślałem, że to jest krew, nie? A to jest po prostu poprzebijane. No. Ale to no. Było kurwa kapunne. Uważaj. Ja pierdolę. Kurwa mać. Dobra. Powiem, że tak wspinam, ale kurwa mi zimno tego. Ej. Co? Tu. O. Czapka zimowa. No. Ty, czekaj. Ja myślałem, że to jest z jakiegoś klubu. Ty, ale patrz, to jest w ogóle najlepsze, że tu... Ty, ale patrz, ta rura, nie? Rura. Tu też jest, plaka. Tutaj też są. Ty, ale wiesz, co tu jest najlepsze, nie? Że... Patrz, ile dni już nie padało, nie? A tu cały czas... Tam niebo jest. No. Jest wentylacja. A to jest najlepsze, że już tyle dni nie padało, a tu dalej woda z sufitu kapie, nie? No. To co dopiero musi być po takim konkretnym deszczu, nie? No. Co ktoś chyba... Jakiś... Tak. Kawałek miotły. Dawaj zamianę. Ty, łom. No właśnie, też mi się tak wydawało. A tu mi się wydaje, że to kobanos. Zazdywiał kupa. Dobra, oglądamy sobie dalej. Właśnie. O, mojko. Kurde, ale drzwi stare, co jest? Fajne drzwi, chcesz takie do domu? Takie o. Czeka, ja bym to obszedł, wiesz, bo nie wiem, czy tu w tych drzwiach nie będzie jakiś tam gwoździ albo co. O, proszę bardzo. Jaki telewizor. A, taka ciekawostka. W takich telewizorach tam jest kawałek z, no może nie gram, ale no po prostu jest tam trochę złota, nie? No. I dlatego ludzie je takie odbiorniki rozbierają, żeby się dorobić. Tu mamy przycisk power, ale już się chyba nie włączy niestety. Ty, albo poczekaj. Może coś będzie w nie widać. Patrzcie, jaki fajny program leci, widzowie. Siema, Urbex. Czekaj, podnieś go. Stopuj. Patrzcie, tu się jeszcze zachowały jakieś elementy tego telewizora. Jeszcze zostały jakieś elementy różne. Się do końca na tym nie znam.
To chyba były prawdopodobnie głośniki, nie? Steven? Tak, to są głośniki. To i tam. No, się zachowało jeszcze. Plastylina, patrz. Nie, co to? Nie, to jest ta izolacja. No. Smacznej kawusi. Zachęcam do dania suba i zostawienia lajka pod tym filmem. Essa. Tak jest, dokładnie, modleczki. Kurwa. Ja już poczułem, jak... Uważaj tu lepiej. Chłopie. Ja już czułem, jak stałem na szkle. Serio. Ale ukuło cię, czy nie? Nie, nie ukuło. Po prostu czułem, jak mi się wbijało. Dobra, weź tam świeci. Ale to buta, nie? Dobra. Dobra. Ale nie przebiło. Mam coś? Nie. To dobrze. Ale czaisz? Takim czymś w nocy nagrywać. No. Urbek z nocy. Ale tu jest prawie klimatek w nocy, bo tu jest wszystko zabite dechami. Tu, tu jest ciemno. Tu. Ty, ja pierdolę. Tam jest strona od ulicy akurat. To jest tutaj. Ulica, no. Telepa, poświeć się na sufit, ta lampa. No. Jeszcze lampa nawet, jest wszystko. No, czekaj, podejdźmy tam. Taka tam jest w ogóle ta dziura w tej ścianie, nie? No, ale ci powiem, nieźle. Dapa, tu jeszcze nawet są. To są. Co to są właściwie? To są takie. To jest beton komórkowy. No. Z tego jest zbudowany mój dom. No. Ty, ale. A jaki tam ten idzie? Z wentylacji pewnie było. Nie, ten korytarz przepotężnie wygląda, nie? Ogólnie. No. Też długi. Albo tam w Zabrzu, nie? No. Znaczy, nie w Zabrzu, w tym. W Mysłowicach. No. To tam było. Też fajnie. I spotkaliśmy gościa. Tak jest. No w sensie my byliśmy gościem, nie? No. Ej. Ona chyba. Bo tu jest tam przejście, nie? Moim zdaniem można do każdego tego pomieszczenia przejść. No. To tam jest tak, dziura tak czuwa, nie? Ty no. Może tam jest zejście do piwnicy albo coś? Możliwe. No tak, chyba średnio na zejście do piwnicy to wygląda, ale trochę dziwne, nie? W sumie. Jakbyś był kurwa wężem, to byś się tam zmieścił. A widać tam coś dalej, tak chyba niezbyt, nie chyba? Nie widać. To ciemne dziursko. No. To ciągle coś kapie. No. To jest właśnie najlepsze, że tu ciągle kapie, a już deszcz nie padał chyba od tygodnia. No, chłopie. Wczoraj tam trochę popadało, ale... No, ale tak, no prawie nic w sumie przecież. Ale ogólnie mogliśmy wczoraj jechać, nie? Bo tam trochę popadało, a potem nic, nie? Fajne tu szkła. No. Więc tam nie będziemy tak w głąb wchodzić, bo w sumie nie ma po co, bo to jest tak naprawdę to samo, to co tam było, nie? No. Więc to są takie dwie hale po prostu, takie duże. Potem ewentualnie te dwa wejścia, co tam są, co widzicie, tam wyjdziemy. No, tu. Właśnie tych łańcuchów sporo. Tam wcześniej tak samo było. Ale powiem ci tak. Te łańcuchy tak trochę... Nie pokryłem, co wyglądają. No. Nie wiem, do czego. Albo tu były, nie wiem, może jak to był magazyn, to tu było zawieszone po prostu... Na tych łańcuchach jakieś, nie wiem, tabliczki na przykład, jaki to był dział, nie, po prostu. Ale kurwa, tak dużo tego? No właśnie, nie wiem. Ale patrz, w sumie dwa łańcuchy obok siebie. To da jedna tabliczka na tym wisiała. No. Może to było po prostu tak napisane, co tu się znajdowało w którym miejscu, nie? No. Dobra. O, jaka łona. Gdzie to się unosi? Idziemy dalej. Ty uważaj tam. No. Ty, może tu było wyjście do... A nie, to jest całe zasypane śmieciami. No.
No, już całe. Ale tu raczej nawet nie będzie piwnicy, mi się wydaje. No, raczej nie. Weź tu taki gdzieś na równi, bo ja nie widzę, co tam jest. Tyle, te drzwi wyglądają mega creepy. Ale ta farba tak odchodzi jeszcze. No. To mega fajnie wygląda jeszcze. Nieźle. A to była zarówka tu. No. Ty, weź tu poświeć. W sumie to już same puste pomieszczenia, no więc... A to chyba jest ta dziura? To co tam było? To też. No, z tamtego pomieszczenia. No. Jeszcze są jakieś drzwi na lewo. To chyba był kibelek. No, tam nawet masz jakiś środek do toalety taki. No. No, to na pewno toalety były. Wysoko, nie? No. Dobra. Idziemy dalej. A jedna ekipa w katolicach. Co to kurwa przy telego kałoś? Nie wiem, chłopie. Skąd ja mam pić? Ty chyba ile tu tego gówna? No. Ja nie mogę, ale kiedyś ciemno. Dawa, idź tam. Toaleta, nie? No. To jaki zakątek w ogóle. Ty no. Ty tylko to zostało. No. Sam spód jakby tylko. Ale ta farba mega klimat daje, taka odchodząca zawsze. No. Zawsze to fajnie wygląda. No tu chociaż tak szkła dużo nie ma, nie? Taki plus. Tu jest chyba. No. Ty, ale kurde, ile tu jest takich przejść, nie? Tu jest takie pomieszczenie. No. Ja się nie spodziewałem, że tutaj takich tych jest po prostu. Tu też jakiś, co to, brodzik mógł być? Tak, brodzik dla tego. Dla... Ale w sensie odpływ to nie mógł być. Morskiej. Odpływ. Nie byłby to odpływ jakiś? Mogłoby być. Pa, tam jakaś rura taka ze ściany wychodzi? To mógł być odpływ. A tu kurwa mogła być umywalka, nie? Tam też jest szczegółowa. To jakie tu takie kafelki w ogóle. Tu? No. I tu. No. A tam jakaś wentylacja. No. Ej, a chuj tu są jakieś kafelki takie. No właśnie też. Nie wiem, może to była sedia, taka łazienka po prostu. A może to było okno, tylko zamurowane. No możliwe. No a takimi kafelkami, żeby murowali aż... Nie wiem. No nie wiem. Jak ich stać, no to mogą. Dobra, to co idziemy, nie? No. Wtedy porozbijane szkło. A wszyscy mówią, że na urbexach się nigdy nic nie rozwala. No. Ciekawe, kto to robi, nie? Jak tu takie porozwalane wszystko. Wiesz co, no, chuligani przychodzą, jacyś wiesz, rozwalają wszystko, no to tak to potem wygląda, jak wygląda, no. Tu chyba też był. No. Patrz, tu jeszcze się na tą rolkę, na papier to, ale tak zostało, tu. No, ten taki ten uchwyt cały, no. Mhm. Fajnie to wygląda. No. Idziemy dalej. Kolejny kibel. No, ale dużo tu ich było, nie? Mi się wydaje, że to w tym była umywalka. Tu nawet tam jest ten uchwyt na umywalkę. No, tam. A tu był pewnie kibel. Nawet jest odkrył. Tam, no. No, wiesz? No, tamto, tu. Nie? Mhm. To było chyba na ten, na mydło. Właśnie, co to było? To po bokach to i to. To? No. I tamto to jest na ten, na ręcznik papierowy. A, no w sumie. Wydaje się logiczne i sensowne.
Ja patrzę, jakieś sznury w ogóle. To są te pasy jakieś do podnoszenia. O kurde, ale to fajnie. A tu chyba było główne wejście właśnie. Bo to jest to wejście, nie wiem czy jakby kojarzysz, ale jak myśmy jechali od strony ulicy, to to też tam było właśnie takie trzy pary drzwi jakby. To jest te główne wejście chyba. To było tutaj główne wejście było. Zapewne. No. Fajne gwoździe, nie? No. Jeszcze takie coś pozostawiali. A tam też jakiś dół jest, widzę. No. Widzisz? A patrz to, jak to fajnie wygląda. No. Jak to, jakieś graffiti. To nadaje mega klimat, nie? Zawsze. Ale to mi się to kojarzy z takim graffiti. No. No, to zawsze klimat niezbyt daje. Wiesz co to było? W Salzburg. No. No, ja też mam. Się przydaje, bo wiesz, widać jeszcze go lepiej mieć. Ale jak to się ciągnie? No długie fest to jest. No właśnie tak nie wydaje, nie? No. Się wydawało mniejsze, a ten. Masz się robaki. No. Zapatrzenie się mogę. To może jakaś szatnia była, bo widzisz, wieszaki są. Takie wieszaki są tutaj. Haczyki. Pewnie była szatka. Dobra, to co, idziemy dalej, nie? No. Tu? No albo tu na lewo jeszcze zobaczymy. Bo tu takie małe coś, to tylko tak. To? Te haczyki to nie wiem do czego. No, też właśnie nie. Może to z lewo. Może, no, możliwe. Bo takie szerokie, no to mogłoby no. być lew. To chodź tutaj, zobaczymy. Już. Tak, tu jeszcze takie kafelki, nie? Jakby są fajne. Takie płytki, nie? No. No, jak widzicie, tutaj już w sumie wszystkie pomieszczenia zostały takie już puste, więc tutaj nic ciekawego tak nie ma zbytnio, no ale... Zobaczyć warto. A tak w ogóle to widzowie już, jak macie jakieś fajne miejscówki na Urbex, to możecie dać znać, co byście chcieli na przykład obejrzeć, to możemy coś tam nagrać, to co będziecie chcieli, jakbyście byli zainteresowani. To nie za daleko, nie? No. Żebyście gdzieś nie, żebyście gdzieś nas nie wysłali do Anglii albo gdzieś. Ale fajnie by było taki tydzień w Anglii. No, w sumie. Albo w USA. No. To co, idziemy tamtym korytarzem dalej? Byliśmy. No, tak, byliśmy. Więc mówię, jak macie jakieś propozycje, byście chcieli jakiś urbex od nas żeby zobaczyć, to możecie podesłać. Masz propozycje, pisz. Tak jest. Masz propozycję, pisz, a na pewno się odezwiemy. Teraz zobacz na tej ścianie, poświeć tam. Jakiś regulamin. Ty, ale to jest stara taka karta. BHP na stanowisko ślusarza. Ty, to tu może był taki zakład ślusarski, no. Jakiś też warsztat. Możliwe. No, to jest takie BHP po prostu, jak chcesz być ślusarzem, nie? Co no. Musisz wiedzieć, ten ubiór A po tak prostu. W ogóle moja babcia mówi, że ja jestem, jak mam wolne, nie? To mówi, że ja mam, że chodzę na kurs spawacza. Tutaj mamy dobrego spawacza. Jak będziecie chcieli, piszcie do niego. No a tak wracając już na poważnie, co tu widzisz? Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy na stanowisku ślusarza są, nie? No. No. No to już chociaż wiemy, co tu się dokładnie mieściło, bo za bardzo nie wiedzieliśmy na początku, co to dokładnie jest. Tu już jest ten. Koniec. Nie, to ptaki. Jezu.
Chłopie zamą, nie? No, to są takie dźwięki po prostu, ale to tak jest, tak jak jesteś w opuszczonych miejscach, to zwracasz tak uwagę, na co, na co byś normalnie uwagi nigdy w życiu nie zwrócił, nie? Zwracasz uwagę na coś, co normalnie jest normalne. No. Tak na co dzień. Nie ma co wchodzić, bo to jest to samo, co tam praktycznie było. O, to jest to samo. No. Co? To jest ten. O, to jest od tej świetlówki. To. O. To tutaj. No. Tylko się... Pozostałości zostały. No. Co jest? No. Po tym jest dużo. Po tym. No to lepiej tam nie wchodzić, bo to jest takie cienkie, że... No to była taka wykładzina, nie? Właśnie. No. Dobra. Suki. Ty Sewelen, poświeć mi tu. No. Dobra. Z drugiej strony jakby. No, no. To Paweł jest teraz zupełnie tam po drugiej stronie. Tam jest Paweł, a tu byliśmy na początku. No. I tu są właśnie te okna całe zadyskowane, a jak zaraz pójdziemy tam za ścianą do tego pomieszczenia, to tam było też kiedyś wejście, które już jest właśnie zamurowane też. Zaraz wam pokażemy. Dach jak w hangarze jakimś. No, właśnie tak wygląda, nie? No. Idziemy dalej? Idziemy, idziemy. Czasem ja, żeby się tu dostać, to musiałem pół godziny, a ci półtorej godziny czekać, aż no. Autobus dojedzie. Widzicie, tutaj macie osobę, która się poświęciła, żeby tu specjalnie przyjechać. No. Prosto z Tarnowskich Gór. Z Tarnowskich Dziur. A no sorry, pomyliłem się. Nie ma tu gwoździa, nie? Uważaj, no. Tu lepiej stań. Ej. Chyba pełne. Znaczy, jeszcze tam jest napój. No. Teraz ten plecak w ogóle, nie? Ty, no. To może ktoś tutaj mieszka? Tak, no. Co? Na w sumie nie widać jakichś takich materacy, jakichś no, śpiwodów albo co? Nie widać. Na w sumie wiesz, jeden plecak to nie ma co od razu myśleć, że ktoś mieszkał. No właśnie. Ktoś mógł wywalić po prostu. Wywalić nie był mu potrzebny. Ty, tu chyba się tutaj zawaliło. No. A tu czujesz ten zapach? Taki inny, nie? A był inny i tu też inny. Może to. No, może to. Ty, tak by. Szkolne tu. No. To tu jest w ogóle ten dywanik taki z samochodu. Samochodu, no. A ty... z tego, z bagażnika. No. No, a tu jest właśnie to, co tam jest. Te wejście już zablokowane. No, patrz, nawet deski podstawili, żeby nie było tak łatwo tego wywalić. Tu tymi mocnymi śrubami. No. Więc to nie ma opcji, że ktoś ruszy. Chyba, żeby się ktoś chciał bardzo postarać, no ale... O, chyba, że taki ja, co się rozpędzi... Kurde, mamy jeden problem, wiesz jaki? Już się kamera rozładowuje. Paweł ma powerbanka, nie? No nie wiem, może zdążymy nagrać. Właśnie chyba 10 przed chwilą się wyświetlił komunikat. No czekaj, tu i tam został. No. Ty, a właśnie, dawaj ten ty sobie przejdziemy, nie? Przecież. A no i... Aha, bo to się już tu kończy. Tu jest tylko takie coś. Ale jakby tu tak na styk ten, nie? No. By było zajebiście. No bo co, my tylko tutaj jeszcze już wszystko mamy, nie? Tak. Ale creepy, ja mam po 20. No, właśnie też tu wcześniej. Mi się kurwa kojarzy z takim jednym tym miejscem, co kiedyś grałem sam, nie? No. To tam były autka dla dzieci w opuszczonym tym budynku, nie? Normalnie tam dziecko latało. No. Jeszcze czasami Panek się nieźle przestraszyć idzie, nie? No.
No więc to tutaj no już tak wszystko. No gadało, że wszystko mamy, nie? No. To co, mamy wszystko chyba już, nie? Tak naprawdę. Tak naprawdę to tak. No. Czekaj jeszcze. Tu na No bo właśnie ja nie wiem co to było. Ale czemu to jest akurat z kafelkami wyłożone? No. Ale przecież to jest to samo co było na tamtej hali. Pamiętasz? Tam też było takie. Właśnie tutaj w rogu, tu gdzie my stoimy, to tam też właśnie było, też tak w rogu, też takie coś z kafelek właśnie. Nie wiem, nie wiemy co to mogło do końca być. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. O. Bo jak widzicie, tu jest takie właśnie podwyższenie i wykafelkowane to całe, no to... Ja mam... Chyba wiem. Chyba wiem, że nie wiem. Nie, mi się wydaje, że tu po prostu mogło być biurko od tego kierownika, co tu zarządzał. No. Nie wiem, kiedyś widziałem takie coś, że je... Więc to na tyle z dzisiejszej wyprawy. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli tego nie robicie, jak chcecie oczywiście. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, jeśli macie jakieś na przykład miejsca na urbex, które chcielibyście zobaczyć na naszym kanale, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeśli będzie to możliwe, to po prostu tam pojedziemy i nagramy ten urbex dla was i zobaczycie sobie go po prostu w naszej wersji. No i to co, to chyba na tyle. Dzięki za to, że obejrzeliście ten filmik. Do następnej wyprawy.